Witam wszystkich serdecznie w drugim dniu. Siemanko. Tutaj też Mateusz oczywiście z wami się wita. No i co, moi drodzy, będziemy dzisiaj znowu realizowali dalszy plan, dalszy rozwój naszych postaci. Tutaj Mateusz wam powie, co dzisiaj mamy zamiar robić, co w planach. No to najpierw zaczniemy Rotten Wood Quest, zrobimy cały. Następnie weźmiemy i zrobimy taska na Tarantulę i w międzyczasie kupimy promocję. O. No i teraz jeszcze chciałem tylko dopowiedzieć, że jakby tego Rotten Wooda robimy po to, żeby sobie na końcu zdobyć achievement. No a samego Rotten Wooda będziemy starali się przynajmniej wrzucać taki fragmencik 5-sekundowy codziennie z tego, jak oddajemy tych 7 tam łapek, żeby po prostu robić dalej tego Lucky Harmsa. No na Wunirze nie udało mi się tego zrobić, zobaczymy jak to będzie tutaj. Także moi drodzy, zabieramy się do pracy, widzimy się za chwilę na Outlaw Campie i będziecie mogli w przyspieszeniu troszeczkę zobaczyć, jak realizowany jest cały quest. High mission jest, jest. 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 Dobra. To idę. Okej, okay. My jesteśmy już po wykonanym queście. Zrobiliśmy trzecią misję tam z tymi siatkami. Przerwaliśmy nagranie z tego względu, że tam trzeba było 5 minut poczekać, więc bez sensu, żebyście przez 5 minut czekali i patrzyli, jak sobie tam jakieś przewoźnicy chodzą po kratkach. I teraz tą misję oddajemy. Moi drodzy, powinniśmy za chwilkę dostać achievement, albo już dostaliśmy achievement. Tak, jest achievement Mary Adventure. Moi drodzy, generalnie, jeżeli chodzi o samego Lucky Harmsa, no niestety dzisiaj się po raz któryś już rzeczywiście z rzędu się nie udało. 500 GP tylko dostałem, tak samo Mateusz dostał 500 GP. Widzimy się za chwilkę już na Tarantulach. Okej, moi drodzy, jesteśmy już na Tarantulach. No i co, zabieramy się za samego taska. Dobra, mamy level 20, także moi drodzy, jak widzicie, 89 tarantul już zabiliśmy. W miarę to idzie szybko, na pewno w odróżnieniu do krokodyli to idzie bardzo szybko. Ok, moi drodzy, będziemy mieli już kolejny level, 21. No i z uwagi na to, że tak naprawdę kończą nam się spiry i już będzie za chwilę server save, to idziemy do depo. Po SS-ie sobie kupimy promocję.
No i dokończymy taska na tarantule. Moi drodzy, jesteśmy już po SS-ie. Jesteśmy u Kinga Tibianusa w Dice. No i będziemy kupowali promocję. Kolejny poziom, 22 już dzisiaj. No jak widzicie, task, no jeszcze zostało tam te 35 tarantul. Także, no, jest jeszcze takie krótkie nagranie z tego levela. Ale kolejny już obiecuję, na pewno będzie u Grizzlego. Moi drodzy, skończyliśmy już taska. Ja tutaj mam 324 tarantule, bo tam Mateusz jeszcze musiał kilka swoich dobić. Plus jeszcze oczywiście droga z powrotem, żeby przez to nie przebiegać. No i co? Oddajemy teraz taska. Oddajemy taska. No i widzimy się za chwilę przy bossie. No to co? Życzę im powodzenia. Walkę nagramy oczywiście całą tego hajda. Powiem Mateusz, że ten, musisz dookoła roomu z nim biegać i myślę, że trochę ci on zajmie, bo on dosyć dobrą obronę. Znaczy no dla mnie to nie, bo ja mam ten duży dystans, nie, ale troszkę go będziesz bił, się wydaje. Dobra, no lot generalnie chyba najbardziej lichy, jakie może być. Także jak widzicie, moje szczęście trochę lipa. Zaraz zobaczymy, co wypadnie Mateuszowi. Okej, okay. Tak jak widzicie, Mateuszowi bardziej szczęście tutaj miał większe szczęście. Spider Silk mu spadł, no niestety, no tak widać. No znowu, tak jak tam grałem na Wunirze z Rafałem, to Rafał miał szczęście, ja miałem pecha. Tak tutaj znowu Mateusz ma szczęście, ja oczywiście dalej mam pecha. No nic, widzimy się za chwilę już depo. U Grizzlego nie będę robił tam nagrania, bo tam tylko po prostu oddamy taska, będzie achievement. Ale to będziecie sobie mogli później zobaczyć na blogu. To jeszcze powiem na koniec, o co chodzi. No i co? Widzimy się za chwilę w depo, podsumowanie całego taska i dzisiejszego sprawozdania. Okej, słuchajcie, jeszcze w drodze tutaj to depo niestety udało się wbić. Znaczy stety, no. Stety, no. Dobra, moi drodzy, ostatni tutaj fragment tego odcinka. Podsumowanie w Moon Backpacku. Oczywiście standardowo widzicie nasz dzisiejszy lot. Podsumowanie tak naprawdę całego taska na tarantulach. Co jeszcze? Podsumowując cały dzisiejszy odcinek, udało nam się zrobić quest u Rotin Wooda. Zrobiliśmy dwa razy Lucky Harms z uwagi na to, że po zrobionym questie można w tym samym dniu jeszcze raz zrobić tego Lucky Harmsa. No ale niestety 500 GP za każdym razem. No ale jest przynajmniej ten achievement. Oprócz tego zrobiliśmy cały task na tarantulach. Już tutaj widzicie, nawet w quest trackerze rozpoczęliśmy troszkę drugi task z, po drodze na bossa Hyde. Bossa oczywiście też zabiliśmy, ja z nędznym lotem, Mateusz z tym sirkiem, także troszeczkę na plus. No i też każdy z nas kupił sobie promocję, więc teraz oboje już jesteśmy Royal Paladynami. No i tak to wygląda. Także dziękuję wam za uwagę, oczywiście znowu komentujcie, lajkujcie, jeżeli wam się filmik podoba, dalej jeżeli macie jakieś propozycje, śmiało możecie tam pisać w opisie. No i też zachęcam was do czytania opisu tutaj pod filmem, jest tam link do naszego bloga, stronki nazwijmy to, gdzie możecie oglądać właśnie też takie krótkie sprawozdania w formie screenów, krótkich tam opisów itd., itd. Także zapraszam was serdecznie, a na dzisiaj wam dziękujemy, Mateusz. Dziękujemy, na razie. Trzymajcie się, piąteczka. Cześć.